Siemanko, drodzy widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku Bajonety. Jak widzicie, zaczynamy w innym miejscu niż skończyliśmy w ostatnim odcinku, za to widać bardzo ładnie Madame Butterfly jako cień. W każdym razie moja sesja nagraniowa. No straciliśmy jakieś 20 minut materiału może, bo zaciął mi się komputer, na którym nagrywam. I oczywiście materiał, z racji tego, że musiałem kompa twardym resetem ogarnąć, no to OBS nie zapisał poprawnie, więc zaczęliśmy chapter 10. I tyle. I zaraz będziemy mieli tutaj walkę z przeciwnikiem. Tam absolutnie nie macie co się przejmować, bo tylko failowałem podczas skakania po platformach, więc nic niezwykłego. Nadal jesteśmy w Paradiso. O mordzie, dostaniesz za to, że to na pewno ci z Paradiso mi zniszczyli sesję nagraniową. Kurwa, ja i dobry timing, to jest. Ja i dobry timing czegokolwiek. Poczekamy sobie. Spokojnie, nikomu się nie śpieszy. O kurwa mać. Nienawidzę ich tak samo jak wszystkich innych w Paradiso. Okej. O ja jebę. Okej. No chyba nie to miałem zrobić. Tu na pewno nie wejdę już.
Za to tutaj mogę. Kurwa. Nienawidzę was. Paradoksalnie to mi poszło za pierwszym razem, no to teraz zapewne się domyślacie, w czym będę failował. O co chodzi? Dziękuję. No tak. Przydałby mi się sklep Rodena. Generalnie łażenie tutaj sprawia, że mój mózg zaczyna doznawać rozpierdolu. Aha. Jak tak jest w niebie, to ja totalnie nie mam ochoty trafić do nieba. No, gin. No, całusik. Okej. Przynajmniej mamy jakąś fabułę. Nie oglądaliście mojego failowania, więc jest nieźle. Świetnie. Okej, czyli stąd się wziął nawyk. A to w ogóle... To w ogóle jest demon Cheshire. Cheshire. What a stupid name.
Cheshire'a możecie spotkać w Trójce, jest to demon Violi. Okej, okay. Idziemy. Najbardziej skuteczna metoda z tym gównem. O, jak miło. Idziemy. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego co jakiś czas patrzę w dół, to patrzę na pada. Dlatego, że często gram na padzie plejkowym. A to ma zamienione przyciski. Weapons. Kurwa, akurat mi brakuje na to. No super. Dobra. Techniki. Właściwie akcesoria zobaczymy. Okej. To pamiętam chyba. Okej, czyli... Okej. Nie, Witch Time cały.
Spróbujmy to. Dobra. I chyba będę musiał to chyba założyć, więc zobaczymy. Okej. Nie. Jest. Dobra. Itemy. No to co, to chyba idziemy dalej. Za. Kurwa, wodne skurwiele. Dobra, jeszcze jeden z was tu gdzieś został. Tu jesteś. Dzień dobry. Ja przyszedłem porozmawiać o Bogu. Czy są państwo zainteresowani pogadaniem o Bogu? Widzę, że nie bardzo. Aha. Mógłbyś tu przyjść, bo chciałbym cię kurwa zabić. Gdzie on jest? A. Obawiam się, że może to być niewykonalne.
Coś czuję, że... No chodź tu. Kurwa, chodź tu. Okej, to chyba o to chodziło. O, mamusia leci wpierdolić złym. No to widzieliście tak ten rozdział w połowie może. Bo chociaż w sumie może jakoś na początku. Nie widzieliście końcówki ostatniego rozdziału. No trudno, jakoś to musi być. Aha. Idziemy pomóc córce za chwilę. Mam bardzo dużo tych, ale... Kurwa! Ani jednego nie ustrzeliłem. O... Już idziemy stąd, iść idziemy. Startujemy. Akurat ten rozdział ogarniemy i będzie można sobie no, odpuścić już. Wydaje mi się, że nie mam siły na więcej. Dobrze. Nie można pozwolić, żeby zginęła Sereza.
A teraz robimy popisówkę dla naszego przyszłego kochanka. Chodź tu. I mamy bardzo dobrą muzykę. No, weźmiemy sobie. Klasyka gatunku. No. Ups. Well, Kitty, what do you think we should do? He's hurt you, has he? Well, we can't be having that now, can we? Oh, yeah. Kim ty jesteś? Justitia. Świetnie. Tu kurwa. Wiecie, ponapierdalamy po głupim ryju. Ja pierd... Wyrwiemy ci to, kurwa, z twoich... Ah, fuck. Dobra. To było głupie. Dajcie mi sekundę. Dobra, już jestem. Jedziemy dalej. Totalnie mi nie idzie podczas tej sesji nagraniowej. O, naprawdę?
Dobra. I teraz muszę obszaić dobrze, co się stanie. Aha, czyli dobra. I kolejna główka do rozjebania. Czyli ja po prostu źle QTE zrobiłem wtedy. Dobra. Kurwa, chodź tu. A, nie, to gigatony. Kurwa. No jest upierdliwy. Nie, kurwa. Zaraz zginiesz. Trochę się już nie przejmuję. Wyciągamy ci z ryja. Jakbyś nie chapał tyle dzidy, to mogłoby być łatwiej. A że żeś chapnął węża, to teraz trzeba ci usunąć go z gardła. To jest to, co lubimy najbardziej. Cytując pana Twardowskiego, won do piekła, kurwo wściekła. Teraz jest okej. A nie. Po jakiemu oni to mówią? Just item, jedna śmierć. Trzydzieści pięć minut. Ciężko się to robi na padzie, naprawdę. Kurwa. Dobra, przynajmniej będę w stanie to wymienić na... Trochę ich jest. Broken Sky. Dobra. Ogarniemy sobie jeszcze kawalątek. Bo ciekawi mnie, czy Luka podejdzie do niej inaczej, czy nie, czy... Excuse me, sir. May I have my glasses back? Huh? Oh,
magical glasses. The glasses aren't magic, silly. I can see the monsters without them. Monsters? Not quite. So, has Bayonetta, I mean your mom, been fighting these big bad monsters for a long time? Mummy is a witch, and witches protect people and are very strong. When I grow up, I'll be strong too, and I'll protect my mummy. Wait, you think witches do what? Oh, forget it. No point in arguing with a little kid. I'll manage on my own. No, nareszcie. This is yours, little one. You didn't cry while I was gone. Nope. Good. Bayonetta, no matter how I ask, no matter how many times, you always say the same thing. Come now, Kitty. You know it was a all misunderstanding. You're so stubborn, you know that? My father, he was a journalist too. In fact, he was twice the man I could ever hope to be. He was obsessed with one case his entire career. A case so bizarre it took over his life. They could have made a movie of the details. The followers of darkness, the Umbra witches, and their light world counterparts, the Lumen Sages, controlling everything with a power known as the Eyes of the World. Then, the Light and Dark clans suddenly disappeared from their medieval home in Europe. You may be familiar with the town. You're standing in it. Welcome to Vigrid, 500 years later. To znaczy, że jesteś dość stara, tak tylko mówię. They both possessed an eye said to have the power to create history that they used to oversee the world. However, their spirit of cooperation did not last. For amongst them, a pair of young star-crossed lovers conceived a child that sent the clans on a path to ruin. The woman was thrown in jail and the man exiled from his clan. However, the child remained with the Umbra, raised as a black sheep, even amongst the darkness. Since the balance between light and dark had been lost, both clans spiraled into decay. Legend had it that the two eyes could be united to the reality itself. And this legend fueled ambition and desire, leading to a myriad of battles between the clans. In fact, destruction. My father was mocked for buying such a fairy tale. However, I believed his story, and I believe it more than ever now that I've found you. The memory of the clan lingers on, despite the passing of 500 years. What on earth was my father searching for, and why did he have to die for it? To discover the truth with my own eyes. That's why I haven't given up my chase for it. Or you. The head of the Ithaval group, the multinational that dominates Vigrid, recently tried to sell an enormous gemstone on the black market. If he isn't selling out in the open, it means we're going to have to acquire it by other means. And that starts... Ten, który sobie poleciał. Uroczo wyglądają dwie wersje siebie.
Cheshire. Yes, this. I love it. Where did you get this? You gave it to me, Mummy. Dlatego, że to jest twoje serce. Jakby ktoś jeszcze nie zrozumiał, ona uważa Bajonetę za swoją matkę, dlatego że jej matka wyglądała tak samo. Czy Rosa. Dobra. Wygląda na to, że za chwilę trzeba będzie zacząć spuszczać w pierdol. Kto tym leci? Jestem ciekaw. Witamy na statku. Kurwa mać. Ja pierdolę, nic tu nie widzę. Gincie. Mamusia idzie szukać córki. To znaczy, że wszystkie kutasiarze... O! Kurwa mać! Sorry, ale to wygląda jakby... W którą stronę ja mam iść? Tutaj. To wygląda jakby... Jane próbowała nam spuścić w pierdol, naprawdę. No, to może być. No tak. Naprawdę? Od razu za... Mamy tutaj jeszcze jednego, czy? Dobra.
Mama wraca z zakupów. Fajnie. I w sumie bardzo dobrze, ponieważ zakończymy sobie dzisiejszy odcinek w dobrych. Co możemy kupić? Ile w ogóle mamy hajsu? 68 tysięcy. Więc... A chuj, tam idziemy. Jest coś jeszcze? Nie ma. Będę mógł przebrać bajonetę, ale to chyba między rozdziałami. Nie pamiętam. W każdym razie czekamy, aż się zasejwuje. Zasejwowane. Niech... niech Sereza spojrzy w naszą stronę. I dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. W zeszłym tygodniu i w tym tygodniu nagrywałem niestety chory, więc jakość tych materiałów nie jest najlepsza. Ale przynajmniej nie musiałem myśleć o tym, że mnie boli gardło, więc to jakiś plus. No i zobaczyliście, co prawda niepełny, ale fragment doskonałej historii. Za tydzień ogarniemy sobie małą Serezę i zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Gra w fajny sposób tłumaczy, co, gdzie i jak. No niestety, bohaterowie są troszeczkę... Ja to mówiłem wielokrotnie, ale na potrzeby pewnych fabularnych zabiegów bohaterom troszeczkę odebrano inteligencji, nie? Bo my jako widzowie widzimy więcej tego, nie? Więc wiemy, że mała Sereza i duża Sereza to jest ta sama osoba, a chociaż to bohaterowie, wydaje mi się, powinni przekminić, no ale no nieważne, może po prostu... Może za dużo wymagam, albo źle to zrozumiałem. W każdym razie, dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli interesują Was inne odcinki Bajonety pierwszej, to jest playlista w opisie. Jeżeli interesuje Was Bajoneta druga albo trzecia, to również są playlisty w opisie. Możecie sobie obejrzeć dalszą tą historię. My graliśmy od końca, ale w gruncie rzeczy, jeżeli zobaczycie sobie Bajonetę drugą albo Bajonetę trzecią, to... Tak naprawdę to są trochę odseparowane od siebie gry, chociaż dużo fajniej się w nie gra, jak się zna wszystko, co było wcześniej, ale nie jest to konieczne. Twórcy zastosowali tutaj ideę multiversum, o czym wspominałem, więc w gruncie rzeczy da się to jakoś ogarnąć i każdą grę można traktować jako odrębną, skończoną całość. Jak zwykle zostawcie suba, zostawcie dzwoneczek, dołączcie jako patroni do kanału, kliknijcie podziękowanie pod filmem, chociaż w przypadku Bajonety tych przycisków podziękowania nie ma za często, bo Bajoneta najczęściej ma ograniczone reklamy, a wtedy nie można podziękować za odcinek. Nie rozumiem dlaczego. Dołączcie jako patroni do kanału, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, udostępnijcie to wszystko, jak mówię, waszej bardzo religijnej babci, żeby zobaczyła, co tam się na górze dzieje tak naprawdę i żeby wiedziała, że jak tam pójdzie, to będzie miała w gruncie rzeczy przejebane. Do zobaczenia za tydzień, sorry za mój suchy żart, ale no, glut niestety rzucił mi się na mózg. Na razie, cześć.